To miał być wymarzony dom i prawie był, bo budowa dobiegała już końca. W minionym tygodniu w miejscowości Bukowa spłonął niewielki budynek, w którym miała zamieszkać pani Iwona Drzazga. Nie wiem, jak to się stało. Nie było jeszcze prądu, więc z pewnością nie jest to jakieś zwarcie energetyczne czy coś innego, nie wiem. Chciałabym wierzyć w to, że nikt tego nie był w stanie podpalić. Po prostu chciałabym wierzyć w to, że nikt nie mógłby mi zrobić coś takiej krzywdy. Rano zobaczyli sąsiedzi i wezwali straż pożarną. Zadzwonili po prostu do mnie do pracy i malarze, którzy przyjechali, znajomi, którzy mi pomagali, też zobaczyli. Tu już właściwie nie było co ratować. Drewniany dom spłonął bardzo szybko. Pani Iwona miała się do niego wprowadzić razem z córką. Nie zdążyła. Na wymarzone własne cztery ściany pani Iwona zaciągnęła kredyt. Teraz musi go spłacić, a dom nie był jeszcze ubezpieczony. W czwartek, kiedy to wszystko widziałam, wydawało mi się, że świat runął i nie widziałam w ogóle sensu życia, ale myślę, że został fundament, został komin. Nie na darmo. Ja po prostu chciałabym ten dom odbudować. Pani Iwona nie zamierza się poddać. Chcą jej pomóc mieszkańcy Bukowej, których ta historia bardzo poruszyła. Bardzo współczujemy wszyscy pani Iwonie. Po prostu jesteśmy poruszeni tą sytuacją i na pewno nie staniemy obok. Na pewno będziemy starać się pomóc. Może nie wszyscy, bo też nie wszyscy znają panią, ale są ludzie, którzy pomogą, którzy swoją siłą czy tam jakimś wsparciem na pewno nie zostawimy tej kobiety samej. Są chętni, którzy pomogą, czy choćby przy rozbiórce, czy przy jakichś pracach takich tutaj na terenie działki można by coś było zrobić. Rozmawialiśmy z urzędem gminy, zorganizujemy jakąś może zbiórkę. Każda pomoc, każdy grosz, czy każda para rąk przyda się na pewno. Pomoc pani Iwonie już zadeklarowały władze gminy Bełchatów. Wójt Kamil Ładziak zapowiedział, że samorząd nie pozostanie bierny. Znam sytuację, robiłem rozeznanie tutaj z naszymi pracownikami, służbami. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i trudna, ponieważ pani nie jest mieszkańcem gminy Bełchatów. I prawo tutaj jest jednoznaczne i nie daje nam zbyt wielu możliwości udzielenia pomocy. Natomiast tej pomocy na pewno tak czy tak udzielimy. Będzie to pomoc pod wieloma postaciami. Na pewno będziemy namawiali mieszkańców też do chociażby do drobnych datków na rzecz tej pani. Spróbujemy być może zorganizować koncert charytatywny, z którego dochód będzie właśnie przeznaczony na rzecz pomocy tej pani, bo ta pani teraz została bez domu i bez środków na jego odtworzenie. I tutaj cały wysiłek powinien się skupić na tym, aby jakoś pomóc jej w odbudowaniu tego domu. Mamy nadzieję, że dom uda się szybko odbudować, choć oczywiście nie będzie to zadanie łatwe. Chciałabym zostać w tym miejscu. To było takie wymarzone miejsce na nowe życie. Te marzenia możemy pomóc zrealizować. O formie pomocy dla pani Iwony i jej córki będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.